Prawie 20% menedżerów w Polsce śpi za krótko, czyli poniżej 6 godzin. Co to oznacza? To oznacza, że są w permanentnym niedospaniu. W momencie, kiedy jesteśmy w permanentnym niedospaniu, to kora mózgowa nie funkcjonuje i przyczynowo-skutkowe myślenie, łączenie faktów nie działa. Czyli tak naprawdę trudniej zapamiętujemy, nie zwracamy uwagi na to, co, to, co jest istotne w naszym życiu. Właściwe spanie powinno być między 6-8 godzin byłoby optymalnie. 10 godzin i powyżej to już jest, może być za dużo. Dobrze by było, żeby w ciągu dnia, jest, mamy takie też badania, pokazuje w tej chwili nauka, że około godziny 14 jesteśmy naturalnie zaprogramowani do tego, żeby mieć drzemkę. Taka drzemka 20-minutowa następnie poprawia pracę z faktami, z działaniami właściwymi, priorytetyzowaniem zadań. Dłuższa drzemka to już zależy od organizmu. Taka 90-minutowa byłoby idealna, bo to jest pełny cykl senny i wtedy również stajemy się kreatywni i łączymy, włącza nam się myślenie, które łączy dalekie informacje między sobą. Natomiast zazwyczaj w ciągu dnia no w Polsce nie mamy na to czasu.